told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Dzień dobry kochani, witam was w piątek, piątek, piąteczek, piątunio. Ja już po śniadaniu, jak widać na załączonym obrazku, też ogarnięta. Co znaczy już, znowu wstałam za późno, pomimo że budzik miałam. Wiecie co, obudziłam się po 5 rano, zasnęłam. Obudziłam się po 6 i mówię, dobra, wyłączę budzik, który miałam na 7 rano, bo i tak zaraz wstanę. Zasnęłam znowu, obudziłam się o 8 z minutami i wstałam dopiero wtedy, no coś koło 8:30, bo ja nie potrafię, wiecie, obudzić się i wyrwać od razu z łóżka. Zawsze potrzebuję chwilę, żeby dojść do siebie. No ale jakby nie było. Teraz mamy godzinę 11. Ja muszę szybko jeszcze na pocztę podjechać z tym listem, bo wiecie, pieczątka musi być z dnia dzisiejszego. A kiedy list dojdzie, to już mało ważne, ale pieczątka się liczy. No i w związku z tym pośpieszę się i spróbuję jeszcze zdążyć przed 12 do mojej pani weterynarz odebrać Milana leki. No a że sklep, w którym kupuję jego karmę, jest obok, no to też pojadę po jego karmę. Także Milusiński zostanie grzecznie tutaj, tak? Mama wróci do ciebie niedługo. Wiecie, pomyślałam, że na chwilkę przyjdę jeszcze do was, bo właśnie odebrałam Milana leki, udało się. I to udało mi się 20 minut przed ich przerwą dotrzeć. Także to załatwione. Teraz muszę jechać po Milana leki, po Milana karmę. No i widzicie, i dzisiaj Milan, jakby nie było, kosztuje mnie 120, 160, 170 euro. Przy czym to nawet nie jest karma, na którą będę kupować na nie wiem, na 2 tygodnie. To jest tylko na kilka dni, żeby, wiecie, przeskoczyć, bo ja jeszcze mam w domu na... czekajcie, niech ja pomyślę. Na 12 dni... I teraz wezmę na 10, no to na 22 dni, wiecie, tak żeby przeskoczyć po prostu do początku przyszłego miesiąca. Owszem, będzie dłużej niż do początku, no ale to nieważne. Po prostu w przyszłym miesiącu i tak będę musiała jechać znowu po leki i tak będę musiała kupić karmę, więc no. Jezu, powiem wam, że nie lubię takich dni, kiedy jestem w takim stresie, w takim biegu. Tutaj w ogóle obsługiwał mnie znowu ten taki sympatyczny chłopak. Ja wam mówiłam, to młody, on studentem chyba jest, młody chłopak, ale tak sympatyczny, taki, wiecie co, bije od niego takie ciepło, taka życzliwość, o tak bym to nazwała. Pytał się, jak się Milan czuje po tym pogryzieniu, nie, bo mówi do mnie, no a jak się Milan czuje? Ja mówię, że już dobrze. On mówi, no bo on został pogryziony, a on nawet nie był tego dnia, jak ja tutaj byłam z tym pogryzieniem, nie? Także no, wiecie, no Milan tu jest pacjentem od lat i jest znany i lubiany, i tak samo było na rehabilitacji. Milana wszyscy lubieli. Czy to housemeister, czy to osoby sprzątające, panie sprzątaczki i tak dalej, po prostu wszyscy inni pacjenci, wszyscy uwielbiali Milana, wiecie? Ale to pewnie dlatego, że on jest taki, wiecie, mały, żywy i lgnie strasznie, strasznie do ludzi. Ja nie przypominam sobie, żeby osoba była jakaś, która powiedziała, o nie, brońcie Panie Boże. Nawet Jan, który nigdy nie miał zwierząt, a z psami to już w ogóle nie miał nic wspólnego, bardzo Milana lubił. No i to było też z wzajemnością, wiecie. No. Dobra, słuchajcie, bo ja się tutaj zaraz usmażę. Odezwę się pewnie jeszcze do was zanim jak wyjdę ze sklepu. Ciekawa jestem, czy Sebastian będzie. Mam nadzieję, że nie. Powiem wam szczerze, że po zeszłym razie się nie odezwał, na całe szczęście. I niech on się do mnie nie odzywa. No nic, dobra, lecimy. Słuchajcie, jestem w domu, nie odezwałam się po wyjściu ze sklepu, ale rzeczywiście kupiłam Milana karmę, inną, którą jeszcze miałam na zapasie, przyniosłam tutaj, a to mam jeszcze na 2 dni, okej.
Dokładnie tak. Sebastian był w pracy, ale słuchajcie, jak mnie zobaczył, to się zawinął. Obrócił się po prostu i się zawinął. Czyli w sumie zrobił to najlepsze, co mógł zrobić. Zszedł mi po prostu z oczu. O Jezus Maria. Jest tak gorąco, słuchajcie, że to się w głowie nie mieści. Cieszę się, że udało mi się wszystko pozałatwiać. Byłam po drodze jeszcze w Penim i za punkty, słuchajcie, wzięłam sobie taką torebkę, jaką ja teraz noszę, tylko moja jest z Amazona, była jakaś tam tania, a tu z Bencha. Za punkty wzięłam sobie taką o, wiecie, ją się przewiesza i bardzo mi się podoba. Wiecie co, czekajcie, może ja wam coś pokażę, bo tam są różne rzeczy do wyboru. Oczywiście, wiecie, tam się jeszcze dopłaca, a ja dopłaciłam 3 euro bodajże, no 2,90, o Jezus, piękny sufit, prawda? 2,99 dopłaciłam. Wydaje mi się, że tak. Czekajcie. Czekaj, psiul. Czekaj, psiul, zaraz pójdziemy. Ja wiem, że ty chcesz iść, ja wiem. Bo to już dawno twój czas. Zaraz pójdziemy, kochanie. Mamusinę, no. To jest to, co ja wzięłam. I jak widzicie, 2,99 dopłaciłam. Ona normalnie kosztuje 24 euro. No ja 3,21 cent mniej dzięki właśnie tym punktom. Teraz zbieram na coś innego, a mianowicie teraz zbieram na ten plecak za 5,99, który normalnie 36 euro kosztuje. No i jak widzicie, tu jest jeszcze inna taka większa torebka do przewieszenia. O, to jest ta, co ja wzięłam. Tu jest jeszcze taki dwa w jednym plecak. Tutaj jest taki, gdzie się na górze roluje. Torba sportowa. I to wszystko. Także no ja bym chciała ten jeszcze plecak. A potem, jeżeli rzeczywiście udałoby mi się jeszcze jakieś punkty nazbierać, to i owszem, dlaczego by nie. Tyle tylko, że ta cała akcja idzie no prawie do końca września, więc może mi się uda jeszcze nazbierać. Ja, no wiecie, ja i tak chodzę na zakupy do Peniego, no i zbieram te punkty, więc dlaczego by nie? Czekajcie, bo to jedną ręką tutaj z powrotem powiesić, to wcale nie jest takie hop-siup. O, wisi. No, także... Także taka torebeczka będę miała. Tutaj jest ta Milana mięcho, które przyniosłam. Tutaj mam bułkę z cynamonem. Były dwie, jedną wciągnęłam. I jeszcze trochę wiśni. Jak mówiłam, zaraz muszę wyjść z Milusińskim. Wstawiłam też ciemne pranie. Masakra. Roztopię się, mówię wam, roztopię się. No dzisiaj wiele się nie będzie działo. Dzisiaj Asia przyjedzie. Myślę, że ona już jest w drodze. A ja w ogóle wyglądam, jakbym miała podbite oczy, słuchajcie. Że jak tak patrzę w podgląd, to wydaje mi się, że to tak wygląda, jakbym miała, widzicie? Podbite oczy. Jakieś takie wory i w ogóle. No pewnie dlatego, że wiecie, że w dalszym ciągu, wczoraj miałam wyjątkowo dobry dzień, czułam się dobrze, uśmiechałam się i w ogóle, no i jak to Rudy mi napisał, wyglądałam na szczęśliwą. No a dzisiaj... Dzisiaj znowu, wiecie co, wstałam i jestem w nie najlepszym humorze. Może nie tyle nie najlepszym humorze, bo humor mam ok, ale jestem taka znowu, wiecie co, rozbita strasznie. Znowu taka smutna, znowu męczą mnie myśli, które nie powinny mnie męczyć. W dalszym ciągu czekam na ten wypis, o który 2 tygodnie temu było mówione, że tak, że zostanie szybko wysłany, bo ja go potrzebuję do poniedziałku, dzisiaj mamy piątek. No i w dalszym ciągu go nie ma. A we wtorek będą 4 tygodnie, jak wyszłam z kliniki. No i no oni wiedzą, że wiecie, ja bez tego wypisu to jestem w czarnej dupie, za przeproszeniem. No ale nic, dobra, słuchajcie, idę to robić. To Milana żarło ogarnąć i lecę z nim na spacer. Później do was wrócę. Odgrzałam sobie, słuchajcie, jeszcze drugą porcję, która mi z wczoraj została, jedzenia, bo jestem głodna, jest 2:30, my z Milanem byliśmy na spacerze, mi zaraz też pralka powinna się wyprać, więc pójdę powiesić rzeczy, ale najpierw zjem i jak wywieszę rzeczy i wrócę z powrotem do domu, to się do was odezwę, bo chciałabym o czymś z wami
porozmawiać. Także, a jeżeli Wy teraz też coś jecie, to życzę Wam smacznego. Wiecie co, mamy już krótko po 18. Tego nie widzicie, a Miluś tam... Nie zobaczycie raczej, bo stoi kosz z praniem. Właściwie no, z suchym, czystym praniem, które muszę też rozwiesić. Ale Miluś tam leży na podłodze i sobie pochrapuje. W razie gdybyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, w ogóle słońce niesamowicie świeci, jest straszny upał, ale to już mówiłam Wam dzisiaj. Mamy krótko po 18. Ja w międzyczasie jeszcze raz byłam z Milanem, wiecie co, i tak chodzę, kręcę się, wiercę się, nie mogę sobie znaleźć miejsca i przypomniało mi się wcześniej jedna z Was pod filmikiem jakieś 1,5 tygodnia temu. Pod tym filmikiem, w którym mówiłam Wam, no, że dla mnie to nie jest teraz dobry okres. Jedna z Was napisała, że wie co ja czuję, bo sama choruje od 8 lat na nerwicę lękową. Ja rzeczywiście też choruję na nerwicę lękową. Natomiast jest to, wiecie co, u mnie jedna z tych... jedna z tych słabszych diagnoz, tak to nazwijmy, tak? Bo ja chyba Wam gdzieś mówiłam, że ja do kliniki pojechałam na rehabilitację. Sorry, wiecie co, próbuję tak, żeby mnie to światło nie raziło, tak? Muszę bardziej opuścić roletę czy żaluzję. Ja pojechałam na rehabilitację mając 3 diagnozy, a wyszłam z 5, także żyć nie umierać. No i właśnie jedną z tych, powiedzmy, najsłabszych, najmniej inwazyjnych u mnie diagnoz jest faktycznie ta nerwica lękowa, aczkolwiek ja na nerwicę lękową choruję już od dawna. Ja już w czasach nastoletnich miałam tą nerwicę, tylko wtedy jeszcze nie wiem, czy nie było takich rozłamów, że nerwica taka, siaka i owaka, tylko kiedyś po prostu mówiło się, że no, dziecko ma nerwicę, tak? Czy tam nastolatka, czy nastolatek mają nerwicę, chorują na nerwicę. W międzyczasie to jest, wiecie, pokategoryzowane, no i są różne odłamy nerwicy, no i ja rzeczywiście mam tą nerwicę lękową. I to jest to, co ja Wam mówiłam, że ja mam napady ataków paniki. Upośu. Napady ataków paniki, które są bardzo ciężkie. Dlatego ja po takim dniu, kiedy mam te ataki, to jest dla mnie, wiecie co, można powiedzieć, dzień wyjęty z życia. Bo mój organizm bardzo ciężko to znosi i ja po tym jestem po prostu wyrzuta z życia, nie mam siły na nic, właśnie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj między innymi jest jeden z takich dni, kiedy ja się tak właśnie źle czuję i mam ataki paniki. Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, czym to się objawia, wiecie co, u każdej chorej osoby, bo to jest, no niestety jest to choroba, tak? I u każdej osoby, u której zostało to zdiagnozowane, wygląda to troszeczkę inaczej. Jest nerwica lękowa, która objawia się, wiecie, tylko po prostu, tak jak w nazwie się mówi, lękami, że... osoby się zamartwiają na zapas i w ogóle. Natomiast w moim przypadku ja mam nerwicę z atakami paniki, co oznacza, że mam też bardzo dużo somatycznych objawów. Między innymi ciężko mi łapać powietrze, mam wrażenie, że klatka piersiowa mi się po prostu, wiecie, zwęża i boli, i kłuje, i mam biegunki, to jest to, co zawsze mówię, że mam rozstrojony żołądek. Generalnie mój organizm jest cały czas pod napięciem. Ja nie potrafię się zrelaksować, nie potrafię jakby przestać myśleć. Ja cały czas myślę. Nawet, słuchajcie,
Kiedy położę się do łóżka, to po prostu moja głowa, nawet jeżeli jestem czymś zajęta, cały czas w mojej głowie kręcą się myśli. Są to myśli bardzo natrętne. To jest, wiecie co, bardzo coś, co potrafi bardzo uprzykrzyć życie. Osoby z nerwicą lękową mają właśnie taki problem, że brakuje im sił, brakuje może nawet, wiecie co, motywacji, to jest złe słowo. Po prostu człowiek ma wrażenie, że nie ma na nic siły, to znaczy nie, to nie jest wrażenie, bo tak jest. Człowiek nie ma na nic siły, jest przygnębiony i przynajmniej tak jest w moim przypadku. I tak jak to kiedyś mój lekarz powiedział, i to już nie raz do mnie powiedział, ktoś, kto nie ma takich chorób, jak ja mam przykładowo, no nie będzie potrafił zrozumieć tego, jak wykańczające i jak w ogóle groźne to potrafi być dla organizmu. Bo na dłuższą metę takie właśnie nerwice, słuchajcie, potrafią doprowadzić do zawału serca i tak dalej, także no nie jest to przyjemne i powiem Wam, że też jest to choroba, przez którą człowiek izoluje się. I ja Wam powiem, że na przykład na jutro zostałam zaproszona na tą imprezę i wczoraj się, o ile się wczoraj cieszyłam, o tyle dzisiaj już mniej i powiem Wam szczerze, że rozważam, czy Danielowi nie odmówić, czy tego nie odwołać, bo jak ja pomyślę, i tutaj się zaczyna kolejny mój problem, moja agorafobia. Ja wiem, że tam będzie, nie wiem, będą tysiące ludzi, 10, 15 tysięcy ludzi. I przy takiej ilości ludzi, obcych ludzi, to ja jestem niemalże pewna, że dostanę ataków paniki. Bo no to jest też coś takiego właśnie, ja mam lęki przed takimi masami ludzi. I to też się właśnie u mnie objawia atakami paniki. Także powiem Wam, że ja wiem, że wśród was, tak, Boże, polska mowa być trudna, ale wiecie co, o właśnie, tu macie znowu, ja nie potrafię skupić myśli, bardzo dużo rzeczy zapominam, więc ja muszę sobie zapisywać i to są wszystko, słuchajcie, objawy, co najśmieszniejsze, tak notabene, bardzo łatwo jest pomylić nerwicę lękową, słuchajcie, z depresją, ponieważ mają bardzo podobne, czy bardzo dużo podobnych objawów. No u mnie, jak mówiłam, zostały oba warianty, co zresztą też bardzo często chodzi w parze. Oba warianty zostały u mnie zdiagnozowane, ale o tym to ja już wiem od dawien dawna, jak mówię, nerwica od czasów nastoletnich, a na depresję, na ciężkie depresje to ja choruję od ponad 8 lat, przeszło 8 lat. Widzicie? Chciałam coś powiedzieć i nie wiem co. To jest masakra. Teraz już wiem. Ja wiem, że tutaj wśród Was jest sporo osób, które też mają problemy, które też chorują i powiem Wam, że dziwi mnie fakt, że w dalszym ciągu jest to temat tabu. Przynajmniej odnoszę wrażenie, że w Polsce przede wszystkim jest to temat tabu. Tutaj w Niemczech, wiecie co, już jakoś to uchodzi, dlatego że średnio co trzecia, co czwarta osoba ma problemy i zamiast być lepiej, to jest coraz gorzej i coraz więcej osób choruje. Ja sobie zdałam z tego sprawę, słuchajcie, ile ludzi choruje i ile ludzi ma różne choroby psychiczne. I jak bardzo tego nie widać właśnie na rehabilitacji. Dlatego, że no jak mówię, ze mną tam było, nie wiem, 130-160 osób i każdy miał jakieś tam swoje choroby, a po nikim tego nie było widać, słuchajcie. Po nikim tego nie było widać. I to jest właśnie
z jednej strony dobre, a z drugiej strony powiem Wam, że no to jest właśnie przykre, dlatego że to są choroby, których nie widać i przez to często gęsto człowiek zostaje po prostu zastemplowany jako osoba leniwa, jako osoba marudna i tak dalej, a tak naprawdę nie jest. Także przykre, że to, że takie czasy nastały, słuchajcie. To chciałam Wam powiedzieć, że właśnie tak mnie jedna z Was nasunęła na ten temat. Przedtem, słuchajcie, to już zmienię teraz temat, przedtem wzięłam swój pojemnik z moimi produktami do włosów, tak zrobiłam tutaj porządki. Tutaj mam szampony zapasowe, bo szampony tylko, mam zapasowe 3 i 2 mam w użytku, przy czym oba są już mocno zużyte. No a tutaj jeszcze mam takie miniaturki 2. No i tutaj mam swoje odżywki, maski, typowe maski mam tam w pojemniku, bo tu się nie zmieszczą. No i jeszcze trochę, wiecie, do stylizowania włosów i ochronę przed gorącą temperaturą tutaj mam. Mam olejek na końcówki, olejek do skóry głowy jeszcze i tutaj tego typu peeling jakiś, którego mam już dłuższy czas, a jeszcze nie używałam. No i w końcu trzeba będzie się za niego zabrać. Natomiast no ja mam w użytku aktualnie ten peeling z Neboa, ten z drobinkami, który bardzo lubię. Zabrałam się, wiecie co, za porządkowanie tego, dlatego że pod prysznicem mam jedną odżywkę humektantową bodajże z Eveline z tej serii biedronkowej, z której ostatnio emolientową zużyłam, albo mam teraz emolientową, a zużyłam humektantową, nie, teraz mam humektantową chyba w użytku i jeszcze też to jedną mam właśnie w użytku pod prysznicem i proteinową mam też w łazience. No powiem Wam, że tak pomału staram się te produkty pospożywać. Przede wszystkim muszę się teraz też znowu zabrać za zużywanie tej odżywki z Joanny, dlatego ją sobie przy okazji zaraz wyciągnę tutaj i będę zaniosę do łazienki i wstawię pod prysznic, żeby ją używać, bo ja już ją no dość sporo czasu mam i o ile szampon wtedy zmęczyłam, o tyle odżywkę użyłam może ze 2-3 razy i no czas by było ją najwyższy zużyć, bo ona podejrzewam, że bardzo mocno na granicy przeterminowania jest, bo od użycia 12 miesięcy. No, powiem Wam, że jakoś teraz będzie plus minus 12 miesięcy, więc ja się muszę szybko za nią zabrać i szybko ją zużyć. Tam wiecie, jak ona, jak ją będę używać miesiąc czy dwa po terminie, to się nic nie stanie. Ona generalnie, pomijając fakt tego, że właśnie od otwarcia jest przez 12 miesięcy, to ona generalnie jest jeszcze do kwietnia 2026 roku byłaby, gdyby była zamknięta i nieużywana, ważna. Także, no ale bez przesady, co się może stać z odżywką? Tak swoją drogą właśnie, jak teraz tak myślę, zdarzyło się któreś z Was, że przeterminowała Wam się odżywka i coś było z nią nie tak? Dajcie mi koniecznie na dole w komentarzach znać. Bardzo mnie to interesuje. Powiem Wam, że generalnie mam trochę kosmetyków w łazience właśnie w użytku, za które będę chciała się teraz ostro zabrać. Między innymi właśnie to serum do z Kerastas do skóry głowy, właściwie do, na porost włosów, to z Kerastas, które mam. To teraz będę chciała zacząć regularnie używać. No i generalnie no produkty, które mi tam stoją, to nie żeby robiły wystawkę, tylko żeby faktycznie były przeze mnie zużywane. Wiecie co, muszę ten pojemnik odłożyć, moje suche pranie rozwiesić i podejrzewam, że tak po 19 pójdę z Milusińskim jeszcze raz na spacer.
i będę się później brała za gotowanie jedzenia, no i czekam cały czas, aż Asia da znać, że w końcu dotarła. Jutro ma być niesamowity upał, w niedzielę ma padać, czy padać, ma burza przyjść. Mówili dzisiaj w radiu, że w niedzielę będzie znowu strasznie duszno i w ogóle, więc mam nadzieję, że jak burza przyjdzie, to przyjdzie taka porządna, mocno popada i się troszeczkę ochłodzi. Bo ja zejdę z tego świata, wiecie co, tak mnie nogi bolą, łydki, mam tak spuchnięte, mam tak obolałe, że wczoraj wieczorem to robiłam sobie takie bandażowe okłady, które są generalnie przeznaczone dla kobiet w ciąży, właśnie jak mają takie opuchnięte nogi, żeby sobie to zrobić, to z eukaliptusem i z czymś tam jeszcze było. W Denku Wam pokazywałam, chyba z Baby Love, czy jakoś tak. Powiem Wam, że jak jutro będę w DM-ie z Asią, to muszę pamiętać o tym, żeby kupić sobie jeszcze jedno, a może i nawet dwa takie opakowania na zapas, żeby właśnie mieć na takie awaryjne sytuacje, jak właśnie wczoraj wieczorem. No mówię Wam, myślałam, że zejdę z tego świata, tak mnie nogi bolały, ale... Jeżeli coś takiego będziecie używać, to od razu Wam mówię, że to niesamowicie szczypie, jeżeli macie świeżo ogolone, wydepilowane, jak zwał, tak zwał, nogi. Uważajcie. Dobra, idę się zabrać za to, za co muszę się zabrać, później do Was jeszcze wrócę. Ach, słuchajcie, zrobiłam sobie fasolkę po brytońsku, jeszcze jest troszeczkę rzadka, ale to nic, bo jutro, on do jutra zgęstnieje. Ja zaraz tylko troszeczkę spróbuję, wezmę sobie do miski i spróbuję, jak smakuje. No, w międzyczasie Asia przyjechała i jutro jesteśmy umówione, idziemy na Pragerstrasse, to znaczy spotkamy się na Pragerstrasse i albo stamtąd pojadę z powrotem do domu, albo pojadę z Asią do niej, nie wiem, to się jeszcze okaże. W każdym razie, czekajcie, obrócę się do Was. W każdym razie nie będę jutro jechać na tą imprezę. Jeżeli ktoś mnie zaprasza, a potem jak ja się coś pytam, mnie ignoruje, no to niech mnie w żopę pocałuje. Nie mam ochoty ani siły się uganiać, prosić i w ogóle. Także jutro na tą imprezę nie pójdę, to nieważne, wiecie, ja i tak... Tak jak Wam przedtem mówiłam, zastanawiałam się, czy tego nie odwołać. Boże, nogi mam tak popuchnięte, to znaczy łydki, słuchajcie, mam tak popuchnięte, że to jest jakaś masakra. No nic, idę zjeść, jeszcze z Asią chwilę popisać. Miluś już śpi. A ja muszę jeszcze zmyć tusz z rzęs, maseczkę zrobić, pielęgnację zrobić wieczorną. My jutro z Asią na bank wejdziemy do TK Maxa, więc być może coś jeszcze w TK Maxie kupię, ale jakichś wielkich zakupów nie będę robić, więc podejrzewam, że vloga nie będzie, że holu kolejnego nie będzie, no bo nie będzie z czego. Powiem Wam szczerze, że nie ma nic takiego w drogeriach aktualnie, co bym koniecznie chciała mieć, przynajmniej tutaj, w tych niemieckich. Jakbym do Polski wpadła, to bym od razu oczopląsu dostała. No a tak, jest jak jest. Dobra, idę jeść. Dobra, słuchajcie. 23:08. Ja muszę iść do łóżka, bo no muszę wstać rano, bo jestem w końcu z Asią umówiona. Także dzisiaj to by było tyle. Powiem Wam jeszcze tylko, że walczyłam z garkiem przypalonym, ale to co i jak i w ogóle to Wam jutro opowiem, bo wyszukałam sposób na przypalony garnek, jak go nie zniszczyć szorowaniem, tylko jak to przypalone szybko się pozbyć, ale to jutro Wam powiem. Teraz podłączam aparat do ładowania i żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejnego vloga i kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.